Dobra, dzisiaj mamy na warsztacie w S203 z silnikiem M111, 2.0 kompresor. Kompresor już wymontowany, pokrywa zdjęta i tu będziemy robić już szelkę pod głowicą. Przebieg tego samochodu nędzne, wprost marne, ledwo dotarcie można powiedzieć, 450 tysięcy. Czy tam 400 tysięcy, nieważne. No i tu będziemy zwalali głowicę, bo tutaj już się woda mieszała z olejem. Że kupa roboty przed nami. Robimy dalej. Ściągamy głowicę. Ustawiamy sobie rozrząd, znakujemy i ściągamy głowicę. Koła zębate w tym silniku wyglądają mniej więcej tak. No, akurat nic nie widać. O! Lepiej widać, o. Trochę coś tam może, ale to jest ten silnik z tych pancernych. Tu się rozrządu nie robi. No dobra, to był wydech. To jest ssanie. No, będzie dobrze. Polata. Piętnaście godzin później, 10 godzin kurwowania, wyzywania, no ale udało się wyciągnąć. Bardzo duży problem tutaj robi rurka od EGR-u niestety, bo ona przeszkadza przy wyjęciu głowicy razem z kolektorem wydechowym i kolektorem ssącym. I tak też tutaj właśnie można zobaczyć. Leży głowica z kolektorem wydechowym i kolektorem ssącym. I tu jest główny problem, że tutaj się haczy ta rurka od EGR-u. No i mamy tutaj głowicę już rozebraną, gołą, przygotowaną do planowania i jak również przy okazji jak gdyby już rozebrania wszystkiego mając na stole damy uszczelniacze zaworowe też do wymiany. Także głowica jedzie właśnie na planowanie, a jutro będziemy cały dzień pewnie tutaj wszystko czyścili i ogarniali, żeby to wszystko ładnie się kupy trzymało. No to mamy głowicę po planowaniu, po wymianie uszczelniaczy. Tu mamy silnik. O, z grubsza oczyszczony, wyczyszczony. Nawet progu nie ma. Może nawet widać ślady po honowaniu. Także nie jest tak źle. Bierzemy się za robotę, za składanie tego wszystkiego. Ja już wolę dalej ręką wreszcie. Tak, głowica założona, dokręcona i teraz zakładamy wałki. Dokręcamy.